Dolny Śląsk jest na trochę bardziej zaawansowanym etapie realizacji, chociażby przez posiadanie takiego narzędzia jak DOKIS, który może naturalnie służyć jako narzędzie wykorzystywane przy realizacji programu. Myślę, że ze względu na ludzi, którzy są w to zaangażowani, oczywiście tak jak i w wielu województwach jest problem taki, że jest stolica regionu, czyli Wrocław i reszta. I tutaj będziecie musieli Państwo naprawdę dużo pracy wykonać, sądzę, żeby dotrzeć do tych najmniejszych ośrodków, które jednak czują się pomijane. I to taki przekaz jest w Polsce, że jest jednak duża rozbieżność, jak w Mazowieckim jest Warszawa i reszta regionu. Też z podobnymi problemami MIG warszawski się musi zmierzyć. Myślę, że zarówno Dolny Śląsk, jak i województwo mazowieckie, mając takich liderów, powinny bardzo dobrze ten program zrealizować i taką mam nadzieję. Od programu oczekujemy przede wszystkim nawiązania sieci szerszej niż Wałbrzych. Tak? Mamy też taką ambicję, żeby współdziałać na Dolnym Śląsku z innymi podmiotami wykraczającymi poza aglomerację wałbrzyską, więc jest to dla nas cenna możliwość nawiązania takich kontaktów. A do czego zainspirował nas program? Jeszcze bardziej napędził nasze działania, można powiedzieć w ten sposób, bo czujemy wsparcie, tak? Że nie jesteśmy odosobnieni w tym, co realizujemy, tylko faktycznie są programy, które pomagają nam realizować cele. Dla mnie osobiście ten projekt jest o tyle istotny, mam nadzieję po serii szkoleń czy biorąc udział w tym projekcie ubrać te moje pomysły w taką bardzo konkretną formę, czyli formę projektu, bo działania, pomysły na działania są, ale czasami brakuje tej takiej otoczki, tej takiej formy, że tak powiem, oficjalnej, żeby to dalej można było puścić, żeby starać się o dofinansowania, o jakieś dotacje. Miejskie Dom Kultury w Świebodzicach jest w ogóle siedzibą wszystkich instytucji pozarządowych w mieście, większości instytucji pozarządowych i stale współpracujemy z tymi instytucjami. Natomiast projekt, który mam w zamyśle, będzie dotyczył edukacji. Instruktorzy, którzy obecnie u mnie mają zajęcia muzyczne z dziećmi, są również nauczycielami w szkole. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani projektem Bardzo Młoda Kultura i wystawimy swój zespół. Nasz pomysł to jest pomysł na warsztaty, które chcielibyśmy realizować z licealistami, gimnazjalistami, a głównie z licealistami jeleniogórskich szkół. Nasz zespół składa się z mojej osoby fizycznie stojącej tutaj oraz z Beaty Krop, która jest nauczycielem w jednej z jeleniogórskich szkół oraz z młodego lidera Jana Ucia, który jest przedstawicielem również grupy teatralnej, nieformalnej, która działa w Instytucji Kultury, w Jeleniogórskim Centrum Kultury. No i mamy pomysł i teraz go analizujemy i myślimy o tym, co zrobić i w jaki sposób. Uważam, że takie szkolenia i spotkania, przede wszystkim inicjatywy i programy są bardzo potrzebne, szczególnie w takich miejscowościach, ponieważ my, mówię o Legnicy, pozostajemy trochę w cieniu metropolii kulturalnych. Wrocław jest centrum, które zasysa wszystkich konsumentów kultury i w zasadzie można powiedzieć zaspokaja potrzeby regionu całego, a nie tylko własne. Więc my naprawdę jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji i powinniśmy działać lokalnie, skupiać się na tym. Kwestia partnerstwa, kwestia kontaktów, inspiracji, o które ciężko w naszym mieście, jest naprawdę kluczowa. Zatem takie platformy, gdzie możemy się wymienić doświadczeniami, kontaktami i współpracować z innymi instytucjami, jest naprawdę bardzo potrzebna. Trzeci sektor, który w Legnicy istnieje, działa prężnie, też potrzebuje współpracy. Więc myślę, że w każdym wymiarze to jest po prostu dla nas czysty pożytek, wspaniała inicjatywa, i dlatego tutaj jestem.